Wiewiórki Bobry, dzień dobry. Po długiej, bardzo długiej przerwie chciałbym, moi drodzy, zakończyć sprawę Gawęd o władcach Anglii. Na przerwę złożyły się różne czynniki. Ci, którzy są zainteresowani, wiedzą jakie, a ja nie lubię sprawnie domkniętych, więc dziś wrócimy do Anglii. Anglii, która pozostaje pod rządami rodu Stuartów, kolejny z władców wyspy, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, wierzył w boskie prawo królów i był zdecydowany rządzić zgodnie z własnym sumieniem. Będzie więc ciekawie, bo w rankingu naj i jedyny wymienia się tą osobę, tego króla, kilka razy. Prawdopodobnie najniższy z angielskich władców miał zaledwie 162, może 4 cm wzrostu, jedyny władca obalony przez poddanych, i jedyny angielski król, na którym wykonano wyrok śmierci. Oddano go katu, który skrócił go jeszcze bardziej. Mowa dziś będzie o Karolu I Stuarcie, który zaczynał jako drugi syn Jakuba, króla Jakuba I. Dodatkowo ten chłopiec chorował na krzywicę i jąkał się praktycznie przez całe swoje życie. Przedwczesnej śmierci starszego brata stał się następcą tronu, a potem królem, który podobnie jak Jakub nie bardzo dogadywał się z parlamentem. Nakładał bez zgody parlamentu podatki, opozycjonistów zamykał w loszku, doprowadził też do niemającej precedensu historii z wtargnięciem do parlamentu podczas jego obrad i próby zatrzymania pięciu parów. A po upływie pierwszych lat rządów wspiął się na takie swoiste, absolutne wyżyny. Anglia pod jego władzą stała się dyktaturą, a Karol stał się tyranem. Taki stan rzeczy w pełnym zakresie okrucieństwa, represji trwał 11 lat. Ostatecznie sytuacja w kraju zamieniła się do tego stopnia, że opozycja pod wodzą m.in. sławetnego Oliviera Cromwella doprowadziła do wojny domowej, którą royaliści przegrali. Karol za swoje rządy zapłacił najwyższą cenę, a Anglia stała się republiką. Karol został koronowany 2 lutego 1626 roku w opactwie Westminsterskim, ale bez żony u boku, ponieważ ta odmówiła udziału w protestanckiej ceremonii religijnej. Żoną króla była 15-letnia, wówczas księżniczka Francji Henrietta Maria. Związek wywołał duże kontrowersje. Tutaj w Anglii protestanci Anglicy obawiali się, że małżeństwo z katoliczką złagodzi politykę religijną kraju. Do koronacji zatem Karol dopuścił dopiero po skonsumowaniu małżeństwa. Tak na cwaniaka poszedł. Parlamentowi angielskiemu obiecał, że w zakresie religii nic się nie zmieni w Anglii. Równocześnie w tajnym dokumencie wysłanym do swojego szwagra francuskiego Ludwika XIII zapewnił, że Anglia złagodzi politykę wobec katolików rzymskich, wyznania rzymskiego. Potem w małżeństwie królowi nie układało się specjalnie, dochodziło tam do jakichś swarów, niesnasek z żoną. Karol odprawił większość francuskich sług z dworu królowej i dopiero śmierć jego przyjaciela, znienawidzonego przez angielskich możnych i lud, księcia Buckinghama, doprowadziła do poprawy stosunków pomiędzy małżonkami. Królowa zaszła w ciążę, no i tam się zaczęło w domku układać. A razem oni od tego czasu zaczęli ucieleśniać obraz cnoty i życia rodzinnego, a ich dwór stał się wzorem formalności i moralności. W czasach Karola Anglia była nadal najmniej opodatkowanym w Europie krajem, bez oficjalnej akcyzy i regularnych podatków bezpośrednich. Aby zwiększyć dochody bez ponownego zwoływania parlamentu, król wskrzesił prawie zapomniane prawo zwane zajęciem rycerstwa.
zawieszone przez ponad 100 lat, które wymagało, żeby od każdego mężczyzny, który zarabiał co roku 40 funtów lub więcej z ziemi, którą posiadał, stawienie się na koronacji króla. Opierając się na tej starej ustawie, Karol ukarał grzywną tych, którzy nie pojawili się na jego koronacji w 1626 roku. Były aspiracje, król dążył do wojny, potrzebował kasy. Trzeba było kasy zdobyć. Funkcjonująca armia była bardzo przestarzała i niedoinwestowana. Tu też ciekawa sprawa, król zaczął udzielać patentów monopolistycznych, na przykład na produkcję mydła. Ludzie, którzy otrzymali patenty na produkcję tego mydła i monopol automatycznie, powszechnie byli postrzegani jako katolicy. Ukuł się zatem termin mydło papieskie obowiązujące tej wagi i przeświadczenie, że to mydło rani dłonie praczek, ich dusze i prane w nim płótno. Po drodze urzędnicy królewscy zarekwirowali srebro w sztabach zbędnicy królewskiej czy choćby towar wschodnioindyjskiej kompanii handlowej. Nie oszczędzali nikogo, zdobywali pieniądze gdzie mogli, każdy kto królowi odmówił był narażony na to, że te pieniądze od niego zostaną wyciągnięte w inny sposób. Ale wszystkie te działania króla pchnęły Anglię w objęcia wojny domowej. Karol rządził Anglią od 1625 roku do stycznia, do 30 stycznia 1649 roku, kiedy pojmany przez wojska parlamentu, mimo sprzeciwu wielu sędziów, został osądzony i skazany. Oskarżono go o zdradę Anglii. Zdrada stanu, największa ze zdrad, jakie mogą być, prawda? Prokurator twierdził, że król wykorzystywał swoją władzę do realizacji własnego interesu, a nie dla dobra kraju. W oskarżeniu stwierdzono, że obmyślał nikczemny zamiar wzniesienia i utrzymania w sobie nieograniczonej i tyrańskiej władzy do rządzenia zgodnie z jego wolą oraz do obalenia praw i wolności ludu. Akt oskarżenia uznał go za winnego wszystkich zdrad, morderstw, grabieży, podpaleń, brania łupów, spustoszeń, szkód i krzywd wyrządzonych narodowi angielskiemu. W trakcie tej wojny domowej szacuje się, że w czasie wojny zginęło około 300 tysięcy osób, czyli 6% ówczesnej populacji wyspy. Ogromna ilość. Rankiem 30 stycznia Karol tuż przed egzekucją poprosił o dwie koszule, mówiąc, sezon jest tak ostry, że prawdopodobnie może mnie zatrząść z zimna, co niektórzy obserwatorzy mogą sobie poczytać, czy też wyobrazić, że to tak wpłynął na mnie strach. Nie zniósłbym takiego pomówienia. To są takie mniej więcej słowa Karola cytowane. Do dziś nie wiadomo, kto był katem króla. Londyński tatowy kat odmówił, mimo że oferowano mu niebotyczną, a tamte czasy kwotę 200 funtów. A ten, kto dzierżył miecz, załatwił sprawę profesjonalnie. Jedno czyste cięcie oddzieliło głowę od ciała. Zebrany tłum jęknął rozdzierająco, potem gapiowie zanurzyli chustki we krwi króla. Zwyczajowo kat wzniósł obciętą głowę w górę. Powinien wygłosić też formułę oto głowa zdrajcy. Tym razem jednak tego nie zrobiono. Nie wiadomo, czy dlatego, żeby nie rozpoznano kata czy po głosie, czy też z innych powodów. Głowę przyszyto do ciała króla, który następnie pochowano w kaplicy świętego Jerzego w zamku Windsor. Karol mimo zdrowotnych problemów, jako dziecko, pamiętacie, miał krzywicę, nosił specjalne buty ze skóry i z miedzi. Ciężko pracował przez całe życie, stał się sprawnym szermierzem, świetnie jeździł konno i uchodził za wytrawnego strzelca. Był też koneserem sztuki, zebrał ogromną kolekcję obrazów, ponad 1700 płócien, mistrzów pędzla ówczesnej Europy.
Rubens wymalował freski na sufitach. Co tam jeszcze? Jako spuścizna po jego panowaniu zachował się obyczaj zabraniający królowi wchodzenia do izby parlamentu. Do dziś kultywuje się to. Monarcha po każdej przerwie prac ma obowiązek otworzyć nową sesję parlamentu. To się dzieje po każdych wakacjach, po każdych feriach. W ten ceremonię wpisuje się przeszukanie piwnicy przez parlamentu, przez gwardię króla. To spuścizna po ojcu Karola, Jakubie i Nocy Prochowej. Potem urzędnik nazywany Czarną Rózgą wzywa parlamentarzystów przed oblicze monarchy, bo król nie może wejść do izby niższej. Oczekuje więc ich w izbie lordów. Tutaj jest cały teatr, cały ceremoniał. Czarna Rózga, o nim kiedyś więcej opowiem, podchodzi do drzwi izby, puka do nich trzykrotnie, bo tyle razy podobno pukał Karol z Cio, chcąc uwięzić tych pięciu niepokornych parlamentarzystów gdzieś tam w zamierzchłej przeszłości. Po tym trzecim umotaniu w drzwi otwiera się je urzędnikowi, który wchodzi i informuje parlamentarzystów, że król wzywa ich na audiencję. Oni oczywiście udają, że nie słyszą, hałasują i tak dalej. To taka dziecinada odrobinkę, ale no, istotna i kultywowana przez bardzo wiele lat. On powtarza to wezwanie dwukrotnie, za trzecim jeszcze dwa razy, za trzecim tym powtórzeniem parlamentarzyści z ociąganiem wstają z ławek i tak mimowolnie, no, nazwijmy to, bo brakuje mi innego słowa, udają się za Czarną Rózgą w kierunku komnaty audiencyjnej Izby Lordów. Po drodze ich obowiązkiem jest dowcipkować, zachowywać się głośno, tak niepokornie, demonstrując to swoje pochodzenie z plebsu, jakby tą niższą rangę. Po dotarciu do króla stają przed jego majestatem, no i do dzisiaj tylko piątka urzędników, którzy są tą tak zwaną tajną radą królewską, pochyla przed królem głowy, pozostali parlamentarzyści ignorują króla. No, król przemawia, tam odczytuje, to też zabawna sytuacja, bo odczytuje mowę z planami dla parlamentu na przyszły okres, z planami pracy tego parlamentu, z założeniami. Tutaj śmieszna sytuacja, bo tę mowę pisze mu sam parlament, przygotowuje swoją taką strategię działania na najbliższy okres czasu. Król to odczytuje jako suweren tego parlamentu, używając sformułowań: moją wolą jest, żeby wszystko potoczyło się tak, nie inaczej. No ale to już Charlesa nie dotyczy. Co natomiast dotyczy jeszcze Charlesa? Słuchajcie, za Jakuba pierwszego ojca tego króla, pojawiły się przepiękne monety z wizerunkiem króla na koniu, król z mieczem na ramieniu, to były półkoronówki. Fantastyczne, piękne monety, duże, ładne. Za Karola I one się bardzo upowszechniły. Są poszukiwane, są drogie. Ja widziałem kilka wykopanych z ziemi. Jeszcze mi się takie nie udało wykopać. Tutaj zobaczycie zdjęcie tej monety. No ale tutaj za Karola pojawia się osoba pod tytułem Nicolas Briot. Ja zapisałem sobie na karteczce, bo nie mogłem zapamiętać tego nazwiska. Ten pan był francuskim, nie wiem kim, no mincerzem, mistrzem mincerskim. On opracował swoistą prasę balansową do automatycznego wybijania tych monet. No ale prasa była zbyt wolna, zbyt mały miała przerób, aby zaspokoić w pełni rynek. W dalszym ciągu w użyciu pozostają te nasze hamerki, czyli monetki. Stempel, jedna, druga strona, młoteczek, bach, leci, hamerek wyskoczył. Było szybciej. Było szybciej, one były, w ten sposób byli w stanie zaspokoić rynek. No ale te monety takie wykonywane na prasie, z głębszym, grubsze krążki, głębszy rysunek stempla nanoszony na monetę i tak dalej, powoli zaczynają zdobywać swoje miejsce w systemie monetarnym.
Ameryki już niedługo się skończą. Skończą się podczas kolejnego panowania, o którym będzie jeszcze nie w następnym odcinku. No może w następnym odcinku, może połączymy Federację Narodów, tą Republikę Angielską z tym, co się wydarzyło później, czyli z restauracją Stewartów. I nie chodzi mi tutaj o taką restaurację, gdzie sobie u pana Stewarta siadamy, kroimy schabowego i wcinamy, tylko o taką bardziej restaurację w znaczeniu odnawiamy. Bo jak wiecie, w Anglii monarchia funkcjonuje, czyli ta rewolucja, która nastała po rządach króla Karola, no nie doczekała się szczęśliwego finału. No i tyle, moi drodzy. Tyle. Nie wiem, jak ten odcineczek wyszedł. Dalej nie mam mikrofonu do kamerki. No ale mam nadzieję, że jest na tyle znośny, żeby... Znaczy nie, mikrofon to ja mam. Mam trzy mikrofony, różne mikrofony, bardzo dobre mikrofony. Natomiast w dalszym ciągu w moim aparacie jest uszkodzone łącze mikrofonu i nie mogę z niego korzystać. Nie mogę korzystać z żadnego z tych mikrofonów i trochę martwi mnie dźwięk w tych filmikach, no ale może to jakoś przejdzie. Zobaczymy. Dziękuję wam za uwagę. Bądźcie zdrowi, uśmiechnięci. Hej, hej, pa, pa. Niech moc was nie opuszcza.